wychodzi, że już w sumie jestem spakowany. Mamy godzinę 9:04. W sumie niezły czas. Ale dzisiaj będzie przepieprzone, także trzeba się zbierać. Nie mamy wody prawie. No dobra, mamy pół butelki. Jan czy Krzysiek ma i się podobno ze mną podzieli. Jeszcze nie pytałem, ale... O, tam jest domek na drzewie. Idę zobaczyć domek na drzewie. A wejdę. Co mi to? Wejdę. Może nikt się nie pogniewa. Kurde, ale taki elegancki. Zawsze chciałem taki mieć. O, o. To się nie trzyma. I nigdy nie miałem. W Polsce to wygląda tak, że mamy duże miasto. Może nie aż tak duże jak jakaś Warszawa, Łódź czy coś w tym stylu. Ale... No powiedzmy sobie, nie wiem, Tarnów. Jest centrum. Wyjeżdża się z centrum, są jakieś tam blokowiska, później są jakieś domki jednorodzinne, później są takie przedmieścia, że tam się już przerzedza to wszystko. A później wyjeżdża się z miasta i tak naprawdę jest dalej kilka kilometrów przynajmniej wsi. I tutaj to wygląda inaczej. Poprad na przykład, to jest dosłownie tak, że stoją sobie osiedla, bloki. Dosłownie jest ostatni blok, pyk, nie ma nic. Po prostu coś takiego jak tutaj. Dosłownie tak, że z bloku, który sobie stoi, nagle przechodzimy w totalną pustkę. Nie ładowaliśmy jeszcze ani razu powerbanków. Mamy jeszcze jeden, dwa nienaruszone, mam nadzieję. Chyba, że coś popieprzyliśmy. O ile się nie mylę, abym się nie mylił. To nie jest zły wynik. Wydaje mi się, że to jest dobry wynik, ale... Obawiam się, że na Słowacji nie znajdziemy, kurde, żadnego kempingu. Tu po prostu nie ma kempingu. W Polsce kemping jest praktycznie w każdym większym miasteczku albo w jakimś turystycznym miejscu. A na przykład w Popradzie nie znalazłem kempingu. Nie wiem, może słabo szukałem, może mi się po prostu nie udało, ale nie znalazłem. Więc nie wiem, gdzie naładujemy. Zobaczymy jeszcze. Ruszamy niedługo dalej. Mamy 9:10. Jeszcze sporo drogi przed nami, a dzisiaj będzie naprawdę przepieprzone. Jak przejdziemy 60 km, to będzie dobry dzień. No. Bez odbioru. Już wyjechaliśmy. Jest zajebisty zjazd. Tak jak mówię, to od razu to wam od razu wyłączył. Może się nie skończy. Wjeżdżaliśmy 5 km na wzniesienie 12%, o nachyleniu 12%. Teraz upragniony zjazd.
wiedziałem, jak to wysyła się w końcu. Widoki piękne. Ale kurwa, tyle to krwi kosztuje. I mojego bólu, że naprawdę. Może być? Mhm, przykryj. Mamy pesto. Bez warzyw. Tak. Wszystko jest za drogie. W ogóle zapłaciliśmy za to 2,80. Jak jeśli mnie matematyka nie myli, to jest ponad 10 zł. Dubła robi sobie jedzenie. Zajmuje się zawodowo trzymaniem pudeł. Tradycyjnie makaron z pesto, do tego piweczko, aż tak nam dobrze. Powodzi nam się po prostu, lepiej być nie mogło. Było ciężko. Będzie ciężko. Będzie jeszcze ciężej. Ale za te Węgry są płaskie. Nie, jeszcze będzie. Dobra. Wielka premiera. Aha, to wylecz. No nie wejdzie. Kłuski brakuje. Dobra, będzie wilgotny. Słyszeliście? Makaron jest dobry, jak jest wilgotny. Nawet piwo mi przestało smakować. Ja gdzieś się pozbieram. Co się stało? Miałem bliskie spotkanie z glebą. Spotkanie z asfaltem pierwszego stopnia. I o dziwo nic mu się nie stało, gościu jest po prostu z gumy. Ale wypieprzył ładnie, po prostu jechał i złapał trochę pobocze, później próbował... Masakra, po prostu są takie dziury. I konie, nie wiem, chyba jakoś omijał czy coś i złapał ten żwir na poboczu. A później już się potoczyło tym takim, nie wiem jak to się nazywa, ślep czy coś takiego. Wpadł, wypieprzył przez kierownicę, przejechał się po asfalcie. Łańcuch spadł, poza tym o dziwo nic większego się w sumie nie stało. Co mnie naprawdę dziwi, bo to wyglądało dość drastycznie. Takie moje hamowanie było. A w ogóle jeszcze co ciekawe, przed wyjazdem postanowiłem, że chyba u Miszy na kanale coś o tym mówił, żeby sobie kupić, kurde, osłonkę na obiektyw do kamerki. I to był dobry pomysł, bo właśnie pękła. Także już bym miał po kamerce. A tak poza tym wszystko jest ok. I mucha mi tu siedzi. Co tu dodać? Było warto. Było warto. Było warto tyle wjeżdżać, żeby się jeszcze rozpierdolić na asfalcie. Po wypadku się trochę cykaliśmy, ale już jesteśmy. No. Zjedliśmy sobie pizzę w tej miejscowości na tej, nie wiem jak się nazywa. Ja muszę sobie kask nowy, jakby co do Polski kupić. W każdym razie jest 19, zrobiliśmy wszystko co mieliśmy zrobić i szukamy teraz noclegu. Mamy takie marzenie, żeby kurde rozbić się gdzieś nad rzeczką,
żeby się umyć, żeby zrobić pranie i żeby... I wszystko za darmo. Przede wszystkim wszystko za darmo, dokładnie. Jest full komplet i po prostu za darmo. I mamy rzeczkę. Mamy miejsce. To problem... Nam rzeczka zastępuje drogę. Problem jest taki, że ta rzeczka jest dosyć... No nie jest głęboka, ale ja bym w to rowerem nie wjeżdżał, tak pedałując. Przypuszczam, że trzeba to będzie zrobić inaczej. Dobra, patrzę tylko, co tu pływa, żeby mi jakiś żerujący sandacz nie zajebał. A nie jest też taka zimna ta woda. No jedziesz, jedziesz, już nie daleko. Krzysiu, przygotowuj się. A, trochę jednak jest zimno, tak. Jest. I się udało. Zaraz go prąd porwie. Chciałbym to zobaczyć. A jeszcze bardziej chciałbym to nagrać. W końcu jakaś twoja gleba byłaby wyjaśniona. Krzysiek, jak ci dzień minął? Bardzo dobrze. Przejechaliśmy 65 km. No naprawdę, jechaliśmy od... Wstaliśmy o 7 rano, zebraliśmy się i pojechaliśmy. O 7.30. Ja wstałem o 7. Tylko leżałem. No i udało nam się przejechać 65 km, a jechaliśmy praktycznie do 19. Tak. I to naprawdę nie, że się opieprzaliśmy, tylko po prostu podjazdy były tak niesamowite. Tyle ich było. To co wczoraj, te podjazd na początku, to nic to nie było po prostu. Pikuś w porównaniu z tym, co dzisiaj. Tak. Jeszcze najlepsze, jak jest znak, podjazd 12% i jeszcze na dole 5 km. To już po prostu człowiek ma dosyć. I po tych 5 kilometrach, oczywiście jest 2 kilometry zjazdu, ale żeby dopieprzyć znowu, kurwa, 10 kilometrów podjazdu. I człowiekowi się nawet już nie chce zjeżdżać, bo jak sobie pomyśli, że zjedzie, a za chwilę znowu będzie musiał wyjeżdżać, to już po prostu ma się dość. Ale widoczki są fajne, to jest fakt. Ale trzeba się napocić na te widoczki. No. Zjazdy też są fajne, póki jest dobra droga. Nie ma dobrej drogi, to... To kurwa, lądujemy na glebie. Ty lądujesz. No. Ale co tam, kupiliśmy jakieś duperele, rozbiliśmy się. To jest dobre, kurde, że tutaj nie ma problemu z... Zresztą było widać na nagraniu, gdzie się rozbiliśmy. Było? Nagrywaliśmy? Jak przechodziliśmy przez rzekę. No. I myśleliśmy, że jesteśmy w pełni bezpieczni, tam się umyliśmy elegancko. Wykorzystaliśmy wodę z rzeki, ja zrobiłem sobie pranie, koniowi się oczywiście nie chciało. Tam jest taka ścieżka, która prowadzi na górę, są tam jakieś tory, jest jakaś górka. I tam ktoś jakąś latarką świecił, kurde, nie wiedzieliśmy o co chodzi. Do momentu, aż ktoś z tą latarką nie przylazł tutaj. I tak sobie zapieprza, a ta latarka taka solidna, to nie, że kurde, 50 lumenów, tylko to był konkretny sprzęt. I zapieprza tak z tą latarką w naszą stronę, no to co, to tak się zapowiadało dosyć ciekawie. Ale ktoś przyszedł, powiedział tam witam, witam. Okazało się, że to był myśliwy, który zapieprzał ze strzelbą i miał jakiegoś, co to był lis? Co on tam miał pod... No, nie widziałem. Normalnie jakieś zwłoki niósł, jakiegoś zwierzęcia. Z jakimś włochatym ogonem w każdym razie. Doszedł do rzeki, posiedział chwilę i przyjechał po niego jeep. Tak. Jeszcze zajechał tu nam na drogę koło namiotu oczywiście. Musimy szybko zbierać te sakwy, żeby mogli przejechać. No i zawinął tego leśniczego i się wrócili. I przyznam szczerze, że leśniczego myśliwego. Kliczyznę na pracy. No. Ale spodziewałem się, że jakiś komentarz będzie w ogóle, kurde.
A tu nic, po prostu wzięli tego kurwa lisa, czy co to było, i pojechali w pizdu. To mnie to zdziwiło, bo załóżmy, w Polsce tam się dopieprzają nawet jak się nasra w porzeczki. A tutaj nic, zero komentarza. Do granicy z Węgrami mamy 67 km. I mamy zamiar jutro ją przekroczyć. No a pojutrze byśmy się ulokowali w Budapeszcie. Nie wiem jeszcze jak to przebiegnie. Nie wiem, naprawdę, ja nic nie wiem. Dobra, czas się zbierać, bo jest już tak późna godzina, że jest kurwa, jak mi się to obróciło. Dobra, nieważne. 23, to jeszcze nie jest źle, a zrobiliśmy dużo rzeczy w sumie mądrych. Wypiliśmy piwo. Co jeszcze mądrego zrobiliśmy? No i nic, i jutro kręcimy dalej. I tak do zastrany śmierci.